Siemanko, witam Was w dzisiejszym luźniutkim vlogu z treningu. Chcieliście taki materiał u mnie na kanale zobaczyć, a faktycznie dawno go nie było, bo właściwie ostatni vlog z treningu wleciał chyba w maju, z tego co dobrze pamiętam. Dobra, ja się lecę rozgrzać, chociaż nie wiem czy to jest możliwe, bo ostatnio tutaj coś średnio z temperaturą i nawet jak, nie wiem, rozgrzewamy się, nawet jak trenujemy z godziny, to cały czas jest zimno. Zjeżdżam! Zaraz w ogóle przyjdzie do nas Robercik, bo jeszcze go nie ma. Na razie jest Karol, on tam sobie już hasa. W ogóle regrawa przed chwilą próbował. Już widzieliście pewnie próbę. Jak gadasz, Grzegorz? Teraz to muszę zrobić. Krewetko ty! Czy wyratuje planczem? Tak. Pierwsze combo, nie wiem co to będzie. First combo of Natalia Modzelewska. First combo. First. Tun, tun, tun. Tun. Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. Pyk, 540, pyk! Ej, będę nagrywać częściej vlogi, bo chyba mnie ta kamera motywuje. Nice! Nice! Graty? Karol, dlaczego? Nie wiem. Dlaczego? A jakbym to wszedł saltem, to byłoby pytanie. No byłoby. Jakbym to zszedł saltem, to byłoby pytanie. No byłoby. Dawaj. Fajnie, cieszę się, udało się zrobić potrójną. Karol mówił, że nawet było, można było zrobić poczwórną. W sumie, jakbym pociągnęła dalej, to myślę, że można by było zrobić, no bo tak jest w głowie, nie? Żeby być potrójną, to już jakby ostatni, kapusz normalnym chwytem. I dostałam Mikołaja za to, od Mateusza. Ej, Karol, coś jest nie tak na tym vlogu? Ała! Z tobą? No bo jak nagrywasz mnie, to ja powiem, Mikołaja nie dostaniesz. On nie dostanie Mikołaja. Jak nagrywasz mnie na twojego vloga, to mi nic nie wychodzi, a tobie wszystko wychodzi. Bo tak ma być, nie? Musi być kontrast na filmie, że i wszystko wychodzi, a ja jestem tym śmiesznym, co failuje. Kurde! Ale fajne, bo te trzy szóstki do tego chwytu, żeby zrobić kolejne trzy szóstki, już są takie pewne. I kiedyś to było, wyjdzie raz na, nie wiem, 100 prób. Zresztą tak jak w Moskwie zrobiłam, że ja ustawiłam sobie combo i tam była podwójna na początku, a tak naprawdę przed Moskwą, przed mistrzostwami świata, siadam i może ona dwa razy na treningu. Fajnie, nie? Nie widać jego potęgi tutaj, bo jest... Za duża. No nie ten obiektyw na tego pana, no. Co jest, co się dzieje? Chcę treningówka mieć na Moskwie. Let's fucking go! Dieslo! Dieslo! 540! Aaaa! Yo! Yeah.
tego Mikołaja od Mateusza, bo no, coś jest nie tak z rotacją przy tej 36, co nie? Jem chyba tego Mikołaja, no. Nie za bardzo mnie z dislocate'a w dół ściąga. Jakby tego nie było, jakbym złapała na prostych rękach, to by mnie automatycznie wrzuciło. Z pędu by mnie wrzuciło do 5. Dlaczego, Robert, tego nie zatrzymałeś? A chciałem mu fory dać. Słaby jest. I nie ma psychy. Nie. Ale jest większy, Karol. Ale nie ma psychy. Dawaj. Daleko. Czułam, że jak robię dislocate 360 jako pierwszy element w combo, czyli wchodzę sobie do swinga, to nie jest jakiś upośledzony, nie wiem, od czego to zależy, a jak jest zrobiony w combo, to nie myślę jakby o tym, nie skupiam się na nim. I chyba to mnie blokuje, także ja za bardzo nie myślę. Dobra, nie będę tego robić dzisiaj więcej na treningu, zostawię sobie te ręce jeszcze na parę elementów, które chciałabym sobie przypomnieć. Jednym z nich jest palm spin, którego nie robiłam chyba przez 2 miesiące. Dobra, no to po treningu. Dzisiaj nie był jakoś bardzo intensywny trening. Dajcie znać, czy taka forma filmów też wam się podoba, bo to też myślę ciekawa opcja, żebyście zobaczyli to, jak trenuję, w jaki sposób trenuję, jakie mam te rodzaje treningów, bo no to był taki trening, jak widzieliście, typowo freestyle, czyli włączyłam sobie, wiadomo, jakieś kombosy, elementy dynamiczne, na końcu porobiłam sobie trochę statyki i ćwiczeń wzmacniających, ale mam też takie treningi, na których robię tylko jakieś ćwiczenia typowo wzmacniające, typowo aktywizujące poddane rzeczy, które mi są potrzebne. Jak widzieliście dzisiaj, Karol, mam troszeczkę problemów koordynacyjnych, jak mogliście zobaczyć na tych kilku próbach i saltach. Przy jednej z prób nie nagrałam tego do końca, ale myślał, że złamał rękę, więc gość jest wybitny.